Witamy Państwa w firmie Energy Gas Polska. Prezentujemy jazdę testową autem po montażu instalacji gazowej. W dniu dzisiejszym jest to Land Rover w wersji Range Rover. Tutaj auto jest wyposażone w 8-cylindrowy widlasty silnik o pojemności 4,4 litra mocy 286 koni mechanicznych. Jednostka napędowa jest dokładnie taka sama, jak była stosowana w autach marki BMW, także sprawdzona konstrukcja, praktycznie niezniszczalna, no i świetnie sprawdzająca się w zasilaniu gazowym. No z racji tego, że jest to V8, że ma prawie 300 koni, auto waży ponad 2 tony, musimy się liczyć z tym, że będzie spalało naprawdę bardzo duże ilości benzyny. Tutaj spalanie benzyny rzędu 18 litrów i jest to całkowita norma, dlatego też właściciel zdecydował się na montaż instalacji gazowej, możliwie najlepszej instalacji gazowej, możliwie w najlepszym do tego miejscu, mianowicie zamontowano tutaj instalację BRC Sequent Look & Drive w Energy Gas Polska. Tak jak wspomniałem, 18 litrów benzyny na 100 km, wartość absolutnie nie do przyjęcia, gdyż koszt pokonania 1000 km jest to aż 810 zł przy dzisiejszych cenach benzyny. Gazu auto spali około 20 litrów, także 1000 zł pokonamy za 400 zł i zostaje nam prostym rachunkiem matematycznym 410 zł za każdym razem, kiedy pokonamy właśnie ten 1000 km. Także naprawdę warto oszczędzać, warto skorzystać z możliwości i zamontować instalację gazową. Zbiornik o pojemności 73 litrów brutto zamontowany został w miejscu koła zapasowego w bagażniku. Oczywiście podłoga bagażnika zamyka się całkowicie na równo. No i nie jest jakoś tak szczególnie uciążliwa ta butla w bagażniku. W sumie nie wpływa w żaden sposób na przestrzeń załadunkową. Wlew gazu trafił pod klapkę wlewu benzyny, jest to wlew z dokręcaną końcówką. Oczywiście po zamknięciu klapki jest to całkowicie niewidoczne. Rozwiązanie bardzo wygodne, nie trzeba się schylać do zderzaka. No i mamy pewność, że pod klapką wlewu benzyny zazwyczaj jest dosyć czysto, także też się nie pobrudzimy. Z elementów pod maską tutaj widzimy reduktor BRC Max, filtr fazy ciekłej. Z tyłu za silniczkiem, tak trochę z boku, widzimy filtr fazy lotnej. Komputer sterujący umieszczony jest w skrzynce z komputerem benzynowym i całą elektryką, także go w tym przypadku nie zobaczymy. No i mamy jeszcze dwie listwy wtryskiwaczy, które są umieszczone pod osłoną. Osłona oczywiście bez żadnej modyfikacji. Są to wtryskiwacze BRC koloru pomarańczowego. Przełącznik trafił tuż obok dźwigni otwierania maski. Jest to miejsce wskazane przez klienta. Rozwiązanie dyskretne, aczkolwiek dla kierowcy świetnie widoczne. Koszt zamontowania takiej instalacji gazowej jest to 5,5 tysiąca złotych. Zwrot kosztów montażu nastąpi po około 13,5 tysiąca kilometrów, także myślę, że w niespełna pół roku zwróci się całkowicie instalacja i właściciel będzie mógł się cieszyć dodatkowymi oszczędnościami wpływającymi do domowego budżetu, gdyż pieniążki wydane na gaz będą o połowę mniejsze niż miałyby być bezsensownie wydane na benzynę. Chciałbym też Państwa bardzo serdecznie zaprosić do lajkowania i subskrybowania naszego kanału na YouTubie Energy Gas Polska, jak również fanpage'u na Facebooku. Zapraszam do lajkowania filmów, komentowania, zadawania pytań. Będziemy się starali uzupełnić nasze materiały w kolejne ciekawostki, w kolejne prezentacje poszczególnych modeli aut. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam ponownie.